Władek był taką niespokojną duszą. On cały czas kombinował to tu. Zresztą w ogóle to był ewenement na skalę światową, że facet o takiej tuszy, prawda, był tak błyskotliwy. Władek był fantastycznym kolegą, kompanem. Był kapitalnym takim bratem łatą, który potrafił rozbawić towarzystwo swoim rubasznym humorem, który sypał różnymi ciekawymi historyjkami i oczywiście opowiadał kawały nie tylko ze swojej kariery sportowej, ale również z innych dziedzin życia. Władek to był takim człowiekiem, który tutaj przysporzył stworzył taką wspaniałą atmosferę, bo zawsze wokół Władka była wspaniała atmosfera. Myślę, że przyciągał ludzi. Był człowiekiem bardzo przyjacielskim. Wszyscy go lubili. Cała Warszawa, nie tylko sportowa, kochała i lubiła Władka Komara, bo on był duszą każdego towarzystwa. Chociażby to miejsce, w którym się znajdujemy, po skończonej karierze prowadził, jak ja to mówię zawsze, jeszcze w komunistycznym kraju, kapitalistyczny element działania. Bar Okrąglak to przeszedł do historii Warszawy, kultowe miejsce stolicy. Tutaj przychodziło wielu znanych i lubianych ludzi ze świata sportu, kultury, artyści, dziennikarze, piosenkarze. Motorem napędowym tego całego przedsięwzięcia był Rysio Awłas, który z Władkiem cały czas się przyjaźnił, był jego takim mentorem, takim dobrym duchem, który go też gdzieś i stopował, bo Władek był bez ograniczeń. Jak szedł na całość. Rysiek był takim właśnie takim człowiekiem, który gdzieś tam kierunkował jego możliwości. I postanowili właśnie otworzyć coś takiego. Takie kultowe miejsce, które by skupiało sportowców, artystów, bo przecież Władek to był również i artysta. No, znał od Polańskiego poprzez te inne gwiazdy. I do tego wszystkiego właśnie Rysiek go namówił, żeby też robił biznes. Bo Władek nie dbał o to. Zarabiał, wydawał. Bo on mnie pyta, mówi, ty, jakąś knajpę w środku Warszawy mi chcą dać wajęcie, czy to? Ja mówię, no wiesz, jak ty to pociągniesz, to nie wiem. Ale bierz, bo dają. Bo to jest rewelacyjne miejsce. No i tu różni ludzie z nim współpracowali. Bo sam Władek nawet bywał, że stał za tym barem. Ja nie wiem, czy wtedy, w tych dniach, jak on był za barem, coś ten bar zarabiał, bo on był taki facet, dobra, jutro zapłacisz, taki, że... A tu w zasadzie przychodzili tylko jego znajomi, a on w Polsce miał około 3 milionów znajomych. Władeczek nie musiał zapraszać dziennikarzy, sami przychodzili, bo wiedzieli, że on i jego wspólnik, dzisiejszy właściciel, prezes Ryszard Awłas, znakomicie każdego ugoszczą, bo świat sportu jest no, uznawany i lubiany przez wszystkich, więc gdy pojawiali się dziennikarze sportowi, tutaj każdy był pewny, że będzie mógł się napić dobrego piwa i miło w dobrym towarzystwie spędzić czas. Bywałam czasami, dlatego że tam niedaleko mieszkałam. Także tutaj znam bardzo dobrze te okolice i to miejsce, tak. No, byłem na otwarciu, byłem w czasie, kiedy nigdzie w Warszawie nie można było kupić piwa, oprócz sklepów Peweksu. Gdy pojawiali się dziennikarze sportowi, tutaj każdy był pewny, że będzie mógł się napić dobrego piwa i miło w dobrym towarzystwie spędzić czas. Władek to był takim człowiekiem, który tutaj przysporzył stworzył taką wspaniałą atmosferę, bo zawsze wokół Władka była wspaniała atmosfera. Myślę, że przyciągał ludzi. Dla niego to pieniądze to było tak. Mam, proszę bardzo. To, pamiętam, jak on grał w Piratach, zaprosił mnie do Paryża, przyjechałem i poszliśmy do restauracji. Powiedział, co obaj lubimy, no bo ciągleśmy biesiadowali razem. To zamawiał, francuski znał, tylko jak go poprosiłem, żeby zamówił po francusku piwo, to powiedział zwei Bier. Także Francuzi nie znał w ogóle i w ogóle go nie interesowało, tylko zamawiał to, cośmy lubili. Jak zobaczyłem rachunek, wtedy dla mnie to była straszna ilość pieniędzy. Także on pewno to, co zrobił tego Polańskiego, to tam w tym całym Paryżu gdzieś tam rozdał. Do biznesu się nie nadawał, bo ogromnego serca facet. No ale dobrze, że ten biznes powstał, bo jednak jego siostra tu pracowała, tu trochę zarobił. Jego żona tu też stała za barem i wtedy skrupulatnie leczyły i coś to przynosiło. Otworzyli biznes kapitalistyczny jeszcze w komunistycznej Polsce. I to gdzie? Przy samym symbolu komunizmu, przy Pałacu Kultury. A jedno, co ściągało tu ludzi na pewno,
niezależnie od tego, z jakich kręgów społeczeństwa kulturowych pochodzili, to było to, że zawsze było tutaj piwo. No to już w tym była głowa Władysława, który miał na tyle dobre znajomości, żeby to piwo wydębić, bo jak wspomniałem, w sklepie to była utopia, żeby kupić piwo. Jak było to jakieś bardzo podłe i było bardzo krótko. No, panował wtedy zupełnie inny klimat, taki PRL-owski. Dzisiaj jest to nowoczesny, widzę, że dobrze oświetlony bar i już kombinuję, ponieważ obecnie jestem dyrektorem Muzeum Sportu i Turystyki, żeby wykorzystać te powierzchnie, no i coś wymyślimy sprytnego, takiego fajnego, że aż się prosi, żeby tu w centrum Warszawy pod Pałacem Kultury to miejsce stało się miejscem kultowym dla ludzi świata sportu. Tu gdzieś powinien Rysiek walnąć jakiś taki duży portret, żeby patrona, powiedzmy. Będzie to może jedyna knajpa w Warszawie, która będzie imieniem kogoś, bo żadna nie jest imieniem. I to miejsce właśnie jakby zapoczątkowało taki etap takiego miejsca kultowego. Wiem, że mają artyści, prawda, swój spadnik, że mają jeszcze jacyś tam profesorowie, gdzieś się spotykają, politycy, a sportowcy taki mały, prawda, niepozorny, ale jakże atrakcyjny i wymowny taki okrąglaczek. I ja cieszę się, tak jak powiedziałem wcześniej, że to się odradza, bo to będzie też i przykład dla współczesnych sportowców, którzy kiedyś dobiją naszych lat i też będą musieli wspominać, jak to kiedyś było. Z tym miejscem mam takie wspomnienie dość anegdotyczne, ale dość ciekawe, myślę. Otóż nieopodal Okrąglaka miało miejsce kręcenie spotów politycznych na użytek nowo powstającej partii politycznej, Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, jak żeby inaczej. Pomysłodawcą tej partii dla śmiechu i jego spiritus movens był Tadeusz Drozda. Że nam potrzebne są takie symbole, takie miejsca, tak jak jest Muzeum Sportu, które też jest właśnie synonimem tego, tej przeszłości, co się działo, gdzie możemy powspominać. Jeżeli będzie coś takiego, co będzie żyło, bo to będzie żyło, bo muzeum to wchodzimy, prawda, i zwiedzamy, a to będzie żyło, gdzie będzie się rozmawiało. Pamiętasz, słuchaj, jak Irena biegła, Władek, jak tam rzucał. Może jak Andrzej Supron rzucał biodro Suprona. Ale to jest to właśnie, że to będzie żyło i to może też edukować młodzież, która będzie przychodziła nie tylko napić się tego piwa, ale przy okazji trochę liznąć tej historii i nabrać szacunku dla kultury fizycznej i dla tego, co polscy sportowcy dokonali.